Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Tomasz Walasek. Tamten sympatyczny młodzieniec to jest Przemysław Stencel. I w tym roku to my popełniliśmy to wszystko. Zapraszam wolontariuszy do współpracy. Ekspertyzy tworzenia szkoleń, czyli on jest. I ja wszystko się w ogóle wrzuca. Zacząłem drążyć znowu ten temat. I jasne, my mamy wspaniałe... Mudla. Chciałbym podzielić się swoim doświadczeniem dydaktycznym, w jaki sposób realizuję takie proste zadanie grupowe. No i będą mogli studenci między sobą te prace oceniać. Ja będę z tego szalenie zadowolona, oni również, no bo zobaczą swoje wzajemne prace. I to było to wynikowym. Wspólny mianownik tutaj z tą prezentacją jest oczywiście taki, że Państwo jako praktycy związani z... Cieszę się, że nie przeszkadzał mi w tych szkoleniach, chociaż na początku zaprezentował mi swoją opinię, zapytał mnie, czy ja wiem, że ile... ...daje się partnerstwa strategicznego na rzecz kreatywności i przedsiębiorczości. Na początek opowiem krótko o projekcie, Bardzo śmiesznie Was nie widzieć, a mówić do Was. Bardzo się cieszę, że... Więc tak. Nie będę opowiadał, co tam było na modułu szczegółowo. To nie ma znaczenia. Jakiś problem do rozwiązania, chcą coś zorganizować na modułu, ale to nie za bardzo wiedzą jak. No to wtedy się razem zastanawiamy, tak? I wtedy... 2-4 można zaznaczyć mobile, temat i właściwie w przeglądarce urządzenia przenośnego mamy mobilnego. Tak, my uczymy studentów w języku albo angielskim, albo francuskim, tylko i wyłącznie. Mamy tylko programy w tych dwóch językach, tak? To jest dosyć istotne. Na szeroką wodę. Wrzuciliśmy ich do kursu online, do kursu, który sami napisaliśmy, kursu przykładowego, kursu akademickiego. Jeżeli chodzi o usługi hostingowe, to mamy serwery, tak najbardziej prosto podział na serwery współdzielone, VPS-y dedykowane. Pewnie na uczelniach Państwo macie serwery dedykowane dla lub VPS-y jakieś, powiedzmy, w murach tak zwanych. W AGH mamy Moodla od 2004 roku, więc już trochę się z nim zmagamy. I przeszliśmy przez bardzo różne etapy. To jest hasło na wszystko, jak się okazuje. Pierwsza rzecz, która została nam podsunięta, to właśnie platforma Moodle. Mniej więcej w takim widoku. Ja potem widzę... Thank you.
z Moodle Mooda 2016 z Podlesic. To nie jest mój pierwszy Moodle Mood. Kolejny i jak zwykle świetny. Znakomita atmosfera, super wykłady. Bardzo dużo praktycznych zasad korzystania z platformy. Serdecznie zapraszam. Warto przyjechać. Przyjedźcie za rok. Ja ze swojej strony bardzo chciałam podziękować organizatorom. Naprawdę świetna impreza. Zresztą od paru lat jak jeżdżę na Moodle Mooda, jestem zakochana przede wszystkim w atmosferze tej imprezy. Ta rodzinność, ta serdeczność organizatorów jest naprawdę warta przyjazdu tutaj co roku, a tak naprawdę nawet częściej. I pomimo to, że treścią mojego wystąpienia była e-konferencja i rekomendacja takiego rozwiązania być może dla innych konferencji, to zastrzegłam sobie, że Moodle Mood zawsze ma być organizowany stacjonarny w tej ciepłej, miłej, gorącej atmosferze. Dziękuję bardzo.